Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Harry Potter i Więzień Azkabanu na konsolę PlayStation 2. Poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gry, po raz drugi zresztą. Mieliśmy konfrontację z Dementorem w pociągu Hogwarts Express. Zwiedzaliśmy sobie trochę Hogwartu, mieliśmy lekcję Glacius u profesora Lupina. I co tam jeszcze żeśmy robili? Nie no, generalnie to tak trochę żeśmy sobie zwiedzali Hogwartu i w sumie nic szczególnego żeśmy nie robili. A i zakończyliśmy sesję z tym, z podsumowaniem punktów, to też trzeba nadmienić. I przede wszystkim profesor Snape, który kurwa okropnie brzmi w tej grze. Aj, okropnie brzmi w tej grze, naprawdę. Dobrze, moi drodzy, zanim przelecimy dalej z koksem, to zerknę tylko jak to się wszystko nagrywa, tak więc dajcie mi sekundkę. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem, zajebiście się nagrywa. Podejdźmy do tablicy, w sensie do tych ogłoszeń. Zaginione, przypominajka ostatnio widziana w kamiennym kręgu na dziedzińcu. W razie odnalezienia wróci do tablicy ogłoszeń. Zajebiście, dobra. Okej. Więc naszym następnym zadaniem jest odnalezienie Neville'a. Ponieważ Neville został przez Malfoya zamknięty w... na piątym piętrze. W sali, gdzie się uczy odnośnie Mugoli, coś takiego. Kurde, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa. Ogólnie taki mały update, ponieważ wspominałem chyba poprzednim razem, że będę pierwszy w Polsce, który nagra wersję na PS2. Otóż okazuje się, że nie będę pierwszy w Polsce, bo już przede mną jest Let's Play. Nie pamiętam jak ten koleś się nazywa, tutaj w każdym razie jak będę pamiętał, to wkleję nick jego. Zrobił 8-odcinkową serię z Harry'ego Pottera i Więzienia Azkabanu. No i w zasadzie to jesteśmy teraz... w trójkę w zasadzie, no nie? Którzy w Polsce nagrali... znaczy w zasadzie w dwójkę, którzy nagrali z komentarzem głosowym, no nie? Mugoloznawstwo, o właśnie, to chciałem powiedzieć, mugoloznawstwo. Kurde, język, proszę mi się nie plątać. Dziękuję. No, postaram się oczywiście jak najwięcej dzisiaj przejść, żebyśmy mieli później już mniej do roboty. Chociaż kurczę. Popatrz, popatrz! Potter i Wesley. No, chociaż kurczę, no nie chcę aż tak szybko jeszcze kończyć tej gry, no ale niestety pod względem długości wiem, że ta gra wcale jakoś super długa nie jest, więc. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie jesteśmy dopiero przy początku gry, więc skupmy się na razie na tym. O Jezus Maria, halo, halo, proszę mi zdjąć, kurde, tą dynię z zęba. Mamy, kurde, potężny pojedynek. Malfoy, ty kutasie, gdzie ty jesteś? Dawaj. Dobra, spadaj, Malfoy. Udało się nam! Tak, jeszcze tylko musimy ocalić Neville'a przed gulem. A no tak, przecież musimy przed gulem ocalić Neville'a, oczywiście. Zapomniałbym. Dobra, więc teraz tak, jak widzicie, tarcza się nam tutaj pojawiła i ja oczywiście nie omieszkam ją zdobyć, bo mam zamiar ją zdobyć. No, 170 punktów. I w ogóle to jest śmieszne, że punkty nam się nie zerują. Wydawało mi się, że po podsumowaniu punktów będą nam się zerować, ale no chyba nie w tej grze. Tak więc dobra, zobaczmy, co tu mamy. Tu mamy w ogóle chyba na kłódkę zamkniętą skrzynkę, co nie? Nie możemy otworzyć. Otwieramy skrzynkę, co ty, gościu? Dobrze! Oczywiście zbieramy kolejne strony do Folio Brutti. I teraz otwieramy sobie tutaj drzwi i zobaczymy, co się będzie działo. Uhuhu, ładnie. No tej skrzynki nie otworzymy, bo to jest kudeczka, więc niestety, ale tą będziemy musieli sobie ominąć. Swoją drogą bardzo ładne miejsce. Nie będę tego ukrywał. I to też chyba jest zamknięte, co nie? Ale spróbuję podejść. Nie, to możemy otworzyć. Tylko tamtej nie mogliśmy. Wspaniale.
Kolejna strona do Folio Brutti, oczywiście, że tak. No i zajebiście. Co to kurwa jest za przeciwnik? O kurde, będziemy walczyli teraz z tymi? Z gitarami? Z instrumentami? Gdzie my kurde jesteśmy? Halo? Ej, dobra, to teraz śmiechłem, teraz autentycznie śmiechłem, nie? Pomysłowe bardzo, tutaj szapoba dla twórców. Przynajmniej coś nowego wymyślili, coś co można wyróżnić wersję PC i PS2. W sensie, że one się nawzajem... Daj mi wreszcie spokój. O, jest i ghoul. Spróbujmy go zaatakować. Aha. To może lepiej go w ten sposób nie atakować. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Kurde, ej, ale tutaj mamy jakiś automat do grania w gry. Ty, no pokój zajebisty. Normalnie, kurczę, pieczone. Wiele osób by się w nim odnalazło. Tam u góry w ogóle jakaś ciuchcia i samolocik lecą. Nie no, epicko wygląda ten poziom. Bardzo duży plusik dla twórców. Neville tutaj siedzi obesrany. No. Możemy oczywiście równie dobrze Ronem też zagrać. I tak też chyba zrobimy. To mamy dużo chyba jakichś płyt? Nie wiem, co to kurczaki pieczone było. Ron się przez chwilę zablokował z jakiegoś powodu. Dobra, nieważne. Myślałem przez chwilę, że go kurczę zablokowałem, bo byłoby bardzo słabo, gdybym tak zrobił. A nie chcę czegoś takiego robić. I dobra, co my musimy teraz tutaj zrobić? To jest dobre pytanie. O, tutaj coś możemy szukać. Dobrze, nic mi nie jest. Dobrze więc, to go zajmie. Ron, ty kutasie jeden. Harry, tutaj twój największy przyjaciel jest w tarapatach. Ghoul go chce kurde dorwać, nie wiem, mu nawet krzywdę zrobić. A ty kurde, nie, no dobrze, to go zajmie na chwilę. Tak, Harry sobie da radę, bezproblemowo, nie? Co to jest dla Harry'ego za problem? Ja chyba będę musiał tutaj poatakować co nieco, żeby klucz chyba zdobyć, co nie? No, dokładnie, trzeba było sobie tak jakoś drzwi odblokować. Myślałem przez chwilę, że kurde poleciałem do miejsca, gdzie nie powinienem być, no ale gdybym nie miał tutaj być, to taka scenka, która miała przed chwilą miejsce, by się nie odpaliła. Kurde, ale kuta z tego, no, tego Rona. Chciałem Nora powiedzieć przez chwilę, nie wiem czemu. Jesteśmy kurde w coś ala w magazynie teraz. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest coś taki ala magazyn. To trochę tak wygląda. To jest taka rupieciarnia, może bym nawet bardziej powiedział. Tu u góry jakiś złoty grzybek jest. Mario, Mario, coś dla ciebie. To jakaś kula. Okej, dobra. A coś więcej? Aaa, książeczka tu jest, moi drodzy. Co tu się odpierdala? Oj, 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 oj. Okej, więc nauczyliśmy się nowego czaru, no nowego w cudzysłowie, Lumos Duo. I myślę, że sobie to wykorzystamy. Weźmiemy sobie to na trójkącik. I... Gdzie jest?
Gdzie jest ta poczwara? A! A! Na szczęście tu mamy checkpoint, ale kurde, to mi się trochę nie spodobało, co miało przed chwilą miejsce. Dobra, musimy bardziej tak, w taki sposób to zrobić. Przez chwilę myślałem, że kurde dam radę inaczej namierzyć te zjawy, które płoną przez potęgę czaru Lumos Duo. Właśnie będziemy musieli sobie te wino bomby ogarnąć, bo ja nie byłem w sklepie Freda i George'a, a wiem, że oni tam sprzedają te wino bomby. Chodź tu, kurde! Frajerze jeden z drugim. Ale cię dojadę teraz. Ale dojechany będziesz z duchu jeden z drugim. Chyba, że nie mam się nimi zajmować. A może muszę? No inaczej nie przejdę dalej, więc wypadałoby to jakoś ogarnąć. Okej, dobra, mamy to. Jeszcze tylko dwa. Jeszcze tylko dwa zostały. Patrzcie. Nie, jeszcze jeden. Jeszcze jedna tura? Okej, dobra, niech będzie. Już ostatni został, moi drodzy. Ostatni. Jak mam się stąd wydostać? Całkiem sprawnie poszło. Dusze oświetlane kryształ... Co? Dłuższe oświetlanie kryształowych kul z zaklęciem Lumos spowoduje, że naładują się światłem. Aha! No i teraz musimy tutaj podejść i poprzestawiać to i owo. Oczywiście w oko Saurona trzeba uderzyć. Oko z Medieval, jak to się mówi. Dokładnie tak. Tutaj czeka na nas tarcza zadań. Moi drodzy, jestem zadowolony z tego powodu. Nie, tak serio to naprawdę jestem zadowolony, że idzie nam całkiem spoko. No tam się za nami zamknęło, szkoda. Ale tutaj coś jest. Chocolate Frog! Jesteśmy już na górze. Na górze róże, na dole róże. Na górze róże, na dole róże. Co? Co ja gadam? Dobra, 200 punktów dla Gryffindoru. Trzeba utrzymać jak największą ilość, bo Slytherin nie może wygrać. Pamiętajcie, złota zasada każdego let's playa z Harry'ego Pottera to zawsze Gryffindor ma wygrywać. Zawsze i wszędzie. Możemy przejść dalej, nareszcie. Kurde, przechodzimy z drzwi do drzwi. Tak kurczę, no... Ciekawie, nie będę tego ukrywał. Co, gra nam teraz mówi, żebyśmy szli tutaj, tak? No dobra, no to idziemy i co? Potrzebujemy tu twojej pomocy. Już, już! Już, już, spokojnie, dacie sobie radę. Było. Nie gadaj, że ja będę musiał użyć tego. Oj, chyba trzeba będzie w ping-ponga zagrać. Oj, 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 oj. Gdzie to było? Expelliarmus. Elegancko.
Próbuj i trzymaj się z dala od drogi. Chyba trzeba będzie w ping-ponga zagrać, czyli trzeba będzie poodbijać. Nie, no dobrze z nim walczę chyba. Może chyba jednak nie, dobra. Trzeba będzie wtedy spróbować tego, Flipendo. Niestety. No, Flipendo, nie trzeba z nim walczyć. Na zasadzie tego Expelliarmus. Nie wiem dlaczego mi się skojarzyło, że trzeba będzie odbijać w stanie tego robocika. On już i tak dużo HP stracił, więc to jest tylko kwestia czasu. Ale fajny minibosik, taki kurde mała zabaweczka. Kto by pomyślał, że to będzie miniboss, kurde. Jestem pozytywnie zaskoczony. O kurcze! Dobra, mamy teraz Lumosika do ogarnięcia i tu przy okazji tarczę mamy, którą warto zebrać. Tarczę zebrać, dokładnie. I teraz tak, moi drodzy, my friendy, odpalamy sobie Lumos, a nie Expelliarmus. Lumos! Dobra, zaczarowałem, no i co? Przestań, to na nic. Jezu, jak on ma creepy oczy, ja pierdolę. Wow. To inaczej, spróbujmy czymś innym. Skoro w ten sposób nie działa. O, patrzcie. Patrzcie, jego to razi. O, jego to razi. Poczekajcie chwilę. O, tak. Idź tutaj. Nie, tutaj nie. Tutaj nie. Z drugiej strony, poczekaj, ja ci pomogę. Ron, czy nie możesz go tam zamknąć? Tutaj, grzecznie, grzecznie. Zostaw moich przyjaciół! Dobrze, wracajmy do naszego salonu. No, i chuj ci w dupę, i se kurde sieć tam w klatce, wypierdalaj. Bo ludzie chcą tutaj normalnie się bawić i zwiedzać Hogwart, a nie bać się takich guli jak ty, guli żuli. No więc Neville jest uratowany, możemy sobie stąd już iść, już nic tutaj po nas tak na dobrą sprawę. Najważniejsze to jest teraz, żebyśmy wszyscy wrócili grzecznie do dormitorium. A potem poszli gdzieś na błonie, bo możemy prędzej czy później pójdziemy na błonie, to jest bardziej niż pewne.
W końcu jestem ciekaw lekcji tego, u Hagrida, nie? Wiecie, kurde, lot hipogryfem. To jest coś pięknego. No i wrócimy na wielkie schody. A nie, bo tu chyba cutscenka będzie teraz. Aaa, takie buty. Takie buty chyba. Mugoloznawstwo. Dobra, idziemy na 7. piętro, wieża Gryffindoru. I prosto przed siebie, prosto przed siebie. Elegancko. Rytarz grubej damy. O nie. Musimy ją odnaleźć. Musielibyście się postarać. Co masz na myśli, Irytku? Jest zawstydzona wasza dyrektorowość. Nie chcę, by ktoś ją zobaczył. Widziałem, jak uciekała przez pejzaż na 4. piętrze i wykrzykiwała jakieś okropności. Biedactwo! Powiedziała kto? O tak, wasza profesorowość. Bardzo się zdenerwował, gdy nie chciała go wpuścić. Ale się wściekł ten Sirius Black. No to grubo, moi drodzy, bo tego w wersji pecetowej nie było, żeby gruba dama uciekała. Ajajajajajajaj. A Irytek to jeszcze wykorzystuje. Śmieć. I do tej chwili Sir Cadogan będzie zastępować grubą damę. Wiem, że wszyscy są jeszcze bardzo podekscytowani tym, co się stało. Radziłabym jednak wszystkim iść spać. Kurde, ładny model, profesor McGonagall. Przypominajka ostatnio widziana w kamiennym kręgu na dziedzińcu. W razie odnalezienia wróć do tablicy ogłoszeń. Chciałem jeszcze raz sobie przeczytać, żeby nie było. Dobra, to co, moi drodzy? Może nie to. Chociaż możemy sobie zaraz zapisać, ale to dopiero za chwilę. To co, kończymy dzień? Ta, możemy kończyć dzień, już nic po nas tak naprawdę. O, błonie Hogwartu. Oj, nie mogę się doczekać, aż tam pójdę. Po napadzie Syriusza Blacka na grubą damę, cała szkoła mówiła tylko o nim. Lecz w miarę jak zbliżała się pierwsza lekcja opieki nad magicznymi stworzeniami, uwaga Harry'ego, Rona i Hermiony zwróciła się ku Hagridowi. Hagrid nie ma normalnych poglądów na to, co jest niebezpieczne. Na pewno wszystko będzie dobrze. Chodźmy wcześniej na te lekcje, abyśmy mogli pomóc Hagridowi. To jego pierwsze zajęcia z uczniami i pewnie będzie bardziej zdenerwowany niż my. Oj, moi drodzy, będziemy mieli lekcję u Hagrida. Dobrze! W końcu na błonie Hogwartu idziemy, coś na co bardzo czekałem. Nie mogę się doczekać. Sialalalala. Sial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 a. Schodzimy se po schodach, tralalalalalalala. Lecimy na lekcję u Hagrida, ale będzie zadyma, oh yeah. Dlaczego nie wychodzimy? Hermiono, przykro mi to mówić, ale taka ilość nauki jak w twoim przypadku nie może być zdrowa. Wiesz, jak nie będziesz uważać, to ci mózg rozsadzi. Doceniam twoją troskę, Ron. Myślę... Slytherin coś kurde mało ma tych punktów. Nie, no dobra, może nie aż tak mało, bo ma 191. Ja z kolei mam... Ile? 200 chyba jeden, co nie? Czy tam 211? Nie, ja mam 210, czyli ja prowadzę. Kurde, Hufflepuff i ten... I Ravenclaw to zawsze najgorzej mają. To jest straszne. Dobra, będziemy mogli teraz iść na tereny Hogwartu. Jestem ciekaw. Jestem bardzo tego ciekaw, co tam będzie się działo. Aaaa, błonie Hogwartu, kurczę, pieczone. Nie no, cieszę się, powiem wam szczerze, mega się cieszę. Kurde, jak tu ładnie. Ej, naprawdę, z roku na rok te błonie Hogwartu wyglądają inaczej dosłownie. I to jest taki ogromny most, patrzcie na to. Patrzcie, jakie piękne widoki. Z tej strony. Ja cię sunę. Aż kurde, wiecie co? Aż zapiszę.
Bez kitu. Bardzo ładnie to wygląda. Mega mi się podoba. To są chyba najładniejsze błonie Hogwartu dotychczas. Zapiszemy sobie stan gry. Hardodziób. Hardodziób. No tak, bo będziemy mieli teraz lekcję u Hagrida. Będziemy sobie latali hardodziobem. A ta muzyka, co leci w tle, też jest piękna. Zresztą wsłuchajcie się, ja zamknę mordę i podziwiajcie widoki razem ze mną. Nieźle. Aż się rozpadało, moi drodzy. Kurczę pieczone. Niedobrze. Niedobrze, moi drodzy. Gdzie ten Hagrid? O, tu jest Hagrid. Widzicie? Patrzcie, jak ładnie, kurde, ma oddaloną chatkę. Cutscenka! Tam wyżej. Poznajcie hardodzioba. Piękny, nie? Pierwszą rzeczą, jaką musicie wiedzieć o hipogryfach, to że są honorne. Musicie zawsze czekać, aż hipogryf zrobi pierwszy ruch. Tak jest grzecznie, nie? Podchodzicie do niego, kłaniacie się i czekacie. Jeśli on się odkłoni, możecie go dotknąć. Harry, Ron, Hermiona, kto chce iść pierwszy? Słuchajcie, w wersji PC-towej to Harry jako pierwszy osiadał tego hipogryfa, a.k.a. hardodzioba, więc teraz niech Hermiona, niech ona podejdzie i ukłoni się. O, jak słodko. No dobra, teraz wskakuj na niego tuż za skrzydłami. Dobra, może teraz na nim polecisz. Właśnie, złap ile możesz. Dziobek musi mieć rozbieg, żeby wzbić się w powietrze. Potem cię tylko trzym, a dziobek zrobi resztę. Jazda! To lecimy, moi drodzy. Jaka to jest piękna muzyka, w ogóle ta minigierka jest też świetna. Nie jest to co prawda lot przez pierścienie, ale też nie narzekam, naprawdę. To uważam, że też jest mega w porządku. I mamy bardzo dużo czasu tutaj, możemy kurde sobie, patrzcie, możemy sobie tutaj tak latać nad Hogwartem, obok Hogwartu, to jest coś pięknego. 12. Musimy jak najwięcej zdobyć. Dobra, 5 zostało. Oj, co się dzieje? Dobra, 4 zostały. Kurde, no nie mogę się nasłuchać tego soundtracku. Graficznie też to wszystko zajebiście wygląda. Nawet lepiej niż kurde w Więźniu Azkabanu na peceta, muszę powiedzieć. To mi się nawet bardziej podoba, jeżeli chodzi o hipogryfa. Bomba! Naprawdę wiesz, jak latać na hipogryfach? To było na 6 z plusem! Zajebiście! Dobra robota! Dobrze, puśćcie mnie do niego. To będzie łatwizna. Wcale nie jesteś niebezpieczny, prawda? Ty głupi brzydalu. Malfoy, nie! W
wcale nie umierasz, to tylko zadrapanie. To była lepsza cutscenka niż w wersji pecetowej. Tu było widać, że ten hardodziób go kopnął. A tobie, Malfoy, tyle mam do powiedzenia. Śmieciu jeden.